Cześć, witam wszystkich. Zrobiło się troszkę cieplej, jak widać, więc odpalam silniczek. Mam nadzieję, że pójdzie troszeczkę lepiej jak ostatnio. Przywiozłem go już z piwnicy, także zaraz tankuję paliwko i odpalam. Przy okazji kupiłem licznik motogodzin. Będę chciał go zamontować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie montowałem nigdy takich rzeczy. Zobaczymy, czy sobie poradzę. Także biorę się do roboty. Dobra. Opa! Jezu, kurde, ciężki. Stojaczek mam trochę inny, stabilniejszy, także już jest lepiej. Paczku wystarczy. Lubię zapach benzyny. Przestawię sobie auto. No i dobra, najpierw go spróbuję odpalić, jak szarpnie, odpali, zgaszę i zamontuję ten licznik. Dobra, albo tak, albo tak. Zobaczymy, co będzie lepiej. Dam mu ssanie. Zobaczymy, czy będzie powtórka z rozrywki. Za pierwszym na pewno. O, kurde, ja nie mam sił szarpać. To jest gorzej. O, nie mam normalnie sił. Powiem wam szczerze, że nadal nie wiem, jak z tym kranikiem ma być. Dobra, pal. No to teraz mówię.
wyłączę ssanie. To chyba jednak tak ma być. Niby zakręcone, otwarte. Później zobaczę. Też łatwo nie było. Zaraz zobaczymy. A, chyba na środku jest otwarte, bo widziałem, że naciągnął do filterka. Chyba jednak tak. Nie wiem, czy nie wyjdę z nim na zewnątrz. Chyba tak zrobię. Wyjdę z nim na zewnątrz. Odpalił. Dobra, odpalił. Wychodzę z nim na zewnątrz. Dobra, zanim wyjdę na zewnątrz, zamontuję ten licznik. Kabelek owinąć wokół kabla z świecy. I wokół świecy zapalonej silnika dostosowuję zarówno sygnał, jaki taki wskaźnik. No dobra, parę zwojów muszę zrobić na świecy, znaczy na kablu od świecy. Zaraz się przekonamy. To do kieszonki. Wszystko wiedzieć. I po paru sekundach powinien zacząć działać. Tylko czy ja to zobaczę? Aha, obrotomierz powinien działać, bo no to godzina to tak prędko by nie zadziałała. Ale spróbuję przełączyć na obrotomierz. Parę zwoi, no to powiedzmy, że mam. Powiedzmy, że mam. I teraz. Zobaczymy, czy się coś będzie działo. Nie wiem, odpalę go, zobaczę, czy coś będzie. Bez przynudzania. Aha, bo już go zacząłem odkręcać. Hmm.
Niech jest dokręcony lepiej. Obrotomierz raczej. Tak, powiedzmy, że to jest obrotomierz. Dobra, jak to działa? Wychodzę z tym na zewnątrz. Dobra. Tego nie obczajam, ale coś tam działa. Doleję mu wody trochę. Od razu ciszej. Drażni mnie to trochę, że on kopci, nie powinien kopci. Chyba, że mu przejdzie. Obrotomierz działa na pewno, tylko jeszcze z tymi godzinami muszę zobaczyć, o co tam chodzi. Na razie niech sobie tak pracuje, a ja doczytam instrukcję, zobaczę, jak sprawdzić godziny. Zmniejszyłem mu trochę obroty. No i chyba już wiem, o co chodzi. Normalnie pokazuje obroty, a jak się go zgasi, wtedy pokazuje, ile godzin przepracował. I to zostaje 0,1. To jest pewnie 10 minut. Zobaczymy. Znajdę jakieś fajne miejsce na niego. Oczywiście silnik odpalam. Niech sobie pyrka.
ale palenie ma ciężkie. No to nie tak ciężkie, ale bardzo ciężko chodzi. Silniczek sobie pyka. Jeszcze tak z pół godzinki posiedzę. Już pochodzi. Może jutro też podjadę. A jakby się w sobotę udało, dzisiaj jest wtorek, no to może bym nad Wisełkę śmignął. Montaż jest banalny. Zobaczymy, czy się coś zmieniło. Jest 0,3. Jeszcze później zobaczę, co to oznacza. Na pewno gdzieś to piszę. Montaż banalny. Jak ja sobie poradziłem, to myślę, że każdy sobie poradzi. Miejsca nie ma za ciekawego na to. Myślę, że tutaj zrobię sobie taką rzepę i jak będę pływał na rzepie, a później będzie chowany, coś takiego wymyślę. Kurde, mogłem zaznaczyć, ile paliwa było, ale to już dobra, zobaczę jeszcze, czy odpali od strzała. O, coś ciężkie ma te palenie. Albo ja nie mam siły. Aha, tutaj gdzie jakąś zrywkę dałem. O kurde, no. Przyznaję się, nie mam sił. Że na pontanie będzie troszeczkę lepiej. Niżej. To jest może za wysoko, bo wolałbym tak. Ale, ale. Kurde, śmierdzi trochę od niego. Cały czas czuję takie spaliny. Jak od busuwa normalnie. Zakręciłem paliwo. Jest kranik. Zobaczymy, czy zgaśnie. Albo jest tutaj zakręcanie, albo jest tutaj. Według opisu jest w tą stronę, a mi się wydaje, że jest w drugą stronę, ale teraz to mogę sprawdzić przynajmniej. Ile będzie chodził na zakręconym paliwie, za 2-3 minutki pewnie. No i chodzi za długo. Więc to zamykanie na pewno nie jest zamykanie. Daje w drugą stronę, tak jakby linia paliwowa. I poczekam chwilę i zobaczymy. No, w tą stronę też chodzi i ma się dobrze. Nie chcę zgasnąć. Czyli coś jest popieprzone. Na środku chodzi. Na zamkniętym chodzi, na linii paliwowej chodzi, także nie wiadomo, ciężko wyczuć. Niby tu się zmniejsza to paliwko, ale będę musiał kiedyś po prostu, chyba tu jest do gaźnika,
No i zobaczyć, czy leci, czy nie. Póki co nie ma zamykania. To by zgasł, do tej pory to by zgasł. Nie wierzę, że na takim gaźniku chodzi 10-15 minut. Wiem, że mało palą, ale bez przesady. Dobra, to na razie tyle, kończę. Być może się uda. Zgaszę, będzie ciszej. Być może się uda w sobotę. Jakby była taka pogoda jak dzisiaj, no to myślę, że będzie wodowanie. No. Także trzymajcie się, pozdrawiam was. Cześć.